Witajcie serdecznie, właśnie wróciłem z działki, kończąc kolejny etap pieca do pizzy, ale w międzyczasie znalazłem coś takiego rosnącego na mojej śliwce. Wiecie co to jest? Wygląda jak huba, no bo to prawdopodobnie chyba jest odmiana jakiejś huby, a jest to dokładnie żółciak siarkowy, bardzo pyszny grzyb, w smaku porównywalny trochę do kurczaka, niektórzy twierdzą, że do smażonego tofu. Zaraz będziemy go obgotowywać 20 minut w wodzie. No a potem podsmażymy na masełku z solą, z pieprzem, żeby wydobyć pełen smak. I będziemy próbować. Nigdy wcześniej nie jadłem. Aczkolwiek znajomi już wcześniej zbierali. Potwierdzili, że faktycznie to jest to. I że z drzew owocowych jest dużo lepszy niż z tych znalezionych w lesie. Tylko popatrzcie na to. Młodziutki egzemplarz. Starsze niestety nie nadają się do zjedzenia. Są dużo większe, ale robią się zdrewniałe. Także gotujemy, smażymy i za chwilę się widzimy, jak będę testować smakowo. Pachnie normalnym grzybem, aczkolwiek w przygotowaniu podobno wydziela zapach siarki. No i stąd nazwa żółciak siarkowy. Do zobaczenia za chwilę. Tylko popatrzcie. Usmażony na maśle z pieprzem, z solą. Dodanego trochę parmezanu i świeży koperek. Jaka to dobra. Pięknie pachnie. Smakuje jeszcze lepiej. Wołujcie, bo nie macie okazji tego spróbować. Po prostu niesamowite. No nawet lepszy niż smardzia. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się niebawem. Hej!